I zbliżamy się do momentu tej historii, który dla mnie jest czymś zaskakującym i wspaniałym. Otóż tu pracowały kobiety. Tak, to jest historia, o której moglibyśmy pewnie opowiadać jeszcze przez parę godzin, ponieważ to była zupełnie wyjątkowa epoka. Proszę sobie wyobrazić, początek wieku, zatrudnionych zostaje w centrali firmy Cedergren, bo protoplastą późniejszej pasty już w międzywojennej była firma Cedergren. Ericsson dostarczał wyposażenie, Cedergren był operatorem. Później w roku 1918 obie firmy się połączyły, ale zatrudnić trzeba było panie do obsługi centrali. 171 panien z dobrych domów. Pań, które zostały polecone z rekomendacji towarzyskiej, bo wówczas się życiorysów i podań nie pisało o pracę. Wszystkie musiały się legitymować nienaganną tutaj reputacją. Wszystkie musiały znać kilka języków obcych. Dyskrecja, ponieważ panie wszystko słyszały i łącząc rozmowy telefoniczne, zatem dyskrecja była wysoko w cenie i jednocześnie no pewna umiejętność też i towarzyskiego prowadzenia rozmowy, jak i zdecydowana dbałość o towarzyskie maniery. Otóż te panie, które są w środku tego zdjęcia, w miejscu centralnym, to są panie, które nadzorowały zarówno przebieg procesu łączenia rozmów telefonicznych, ale także odgrywały zupełnie inną rolę. Te panie były osobami odpowiedzialnymi za moralność panien, które były zatrudnione u Cedergrena. Otóż zatrudnienie panien wiązało się z ogromnym tutaj wyzwaniem, które dotyczyło pewnego statusu towarzyskiego, które miał w przyszłości pozwolić pannom oczywiście na odpowiednie za mąż pójście. Wcześniej praca urzędnicza kobiet właściwie była nieznana. Albo można było być guwernantką, albo można było być panną służącą czy krawcową. To było absolutną nobilitacją pracy kobiet, stąd też ta dbałość zarówno o miejsce, w którym pracowały, dbałość także o warunki pracy, jak i dbałość o sposób spędzania przez nie czasu. Pannom nie wolno było umawiać się na randki, co panowie podobno namiętnie wówczas czynili. Przysyłali kwiaty, podjeżdżali powozami, kiedy panie kończyły zmianę, a wiadomo było, kiedy panie kończą pracę. Nie wolno im było się na te randki pod budynkiem Ericssona umawiać.